Siemas, Struntowik, za 189 odcinek sezonu 6. Jestem troszeczkę później, bo widać już, że tam jest u mnie z tyłu wszystko. I to co mówiłem, wow, mówiłem, że będzie działało. No, to jest z tym dyskiem całym. I co jest? Środka już otwierałem. Ja tu chciałem zwrócić na Zeregro, bo tu kupię Zeregro. Nie powinien kupować Zeregro. I to jest coś takiego. Coś takiego. To. Która w ogóle nie działa. Tylko jest zasilanie na dysk. SSD. Który jest tu. Widać go. Może. SSD on nie działa. I no, chciałem to zwrócić. Pamiątkę z nieudanego zakupu. Dobrze, że to 13 lat kosztowało. Więc są wielkie pieniądze. To jest statuą, zamówiłem to na euro. No jak dobrze wiem. Na to jest tam, miejsce na to. Mówię to z euro i mam nadzieję, że teraz kupię normalny, no tam przy cenach chyba było 20 zł, ale kosztowało 30 czy 40 zł. Bez przeceny to chyba 50, a na przecenie 30 zł chyba. No, no to 20 zł taniej. Udało mi się 30 zł taniej. No to tak naprawdę już teraz trochę taniej. Tata zamówił to, jak będę miał, no to wtedy już zamówię sobie. Po prostu zamówię bardziej. Remontuję dysk, który ja preferuję, czyli SSD. Wsunąć się na to. Czyli ta kratka, tak ta, ona ma być. Ta, to ta będzie. No i cóż, się nie udało niestety, zakup nieudany. Zaznaczyłem na własny koszt, bo to jest nieopłacalny, na własny koszt, kurna. No zamówiłem, dobra. Mówiąc o tych koparkach i tak dalej, kart graficznych. To co się dowiedziałem, chyba jak z kolegą rozmawiałem, czy tam dalek znajomym trochę. To co się udało niestety okazać. Odpaliłem tak, napisałem RTX 3060 Ti i na niego wskoczyła koparka z 24 kartami graficznymi i nazwane RTX 3060 Ti. To wiem, na co te RTX poszły. Na kurna koparki. To wszystko teraz zdrożało. No jak się cieszę z tego, że ludzie tacy jak kryptowaluta, czy ktoś tam, bitcoinerzy chcą nas zniszczyć tak naprawdę, bo kupują grafiki, które by mogli oszczędzić i tak bardziej, no, zostawić kurna do gier, nie. Bo kurwa jest promocja, bierzemy kurna 10, 20, 40 grafik, no i co? No i co wtedy on później, jak mam później pograć? No jak mam pograć? Nie mam jak pograć, bo oczywiście, oczywiście musimy kupić grafiki tak specjalnie, żeby nie mogli się pograć sobie. No, nie powiem co, ale seriously, żeby tylko na tym żerować. Lepiej, ja bym nie żyć tak fajnie. I chciałem tylko powiedzieć, żeby energia dojść do próła i za u nich, żeby nie było taniej, tylko drożej za energię. Jeszcze tak dwa razy drożej, żeby nie mogli kopać. Kurde, że to się im nie będzie opłacalne, bo jeszcze jest ta karta grafika podkręcona chyba na fulla fanach i tak dalej i ona szybko pójdzie. To wolę, żeby kurna im cały zestaw poszedł. Czuję, że to będą grafiki, ale niech oni stracą te pieniądze wreszcie, które zainwestowali w grafiki, bo żeby im się to odbiło tak plecami tak naprawdę. Nie plecami, żeby im się po prostu odbiło tym, że nie powinni tego kupować. Powinni te grafiki zostawić. Bo to nie jest miłe z tym, z tej strony, że no kurna, jestem młody, dobrze wiem, ale ja kurna nie wydaję na słuchanie nic teraz. Zbieram sobie na grafikę takie tam rzeczy, a tu pyk, no nie masz, nie kupię sobie taniej, bo musi trochę zobaczyć, bo ludzie, którzy kupują na ilości do krypty, do maszyn, które kopią, no to nie, człowieku, bo
pomyśl dwa razy, będziesz jeszcze więcej musiał zapłacić, że... Bo niestety, ale tacy ludzie jak bitcoinerzy dadzą dużo, wydadzą dużo pieniędzy na grafiki, żeby tylko je zużyć w kilka miesięcy, żeby poszły i będzie później... O, nie działa mi grafika, oj... No niestety kilka miesięcy działa, kurna. No... Mam swojego GTX-a niepodkręconego. Mam już ku rok. Chyba jak nie dwa już. To tak naprawdę ja użytkuję tylko pod gry i to tyle. Nie podkręcam jej, bo ja nie chcę jej niszczyć, kurna, w jakiś sposób, tylko działa jak najwięcej. Że ona może za mnie wyrabiać, to już tam swoją drogą, ale... Kurna, tylko po to, żeby kupić kilkaset grafik i tylko kopać, to serio, no to jest takie marnowanie pieniędzy, żeby bitcoina wydobyć. Może bitcoin 10 tysięcy kosztuje, ale... Grafika jedna kosztuje 2100 zł. Która 2000 kosztowała. Teraz kosztuje 3000, no takie... Gdzie tu tak jest taka logika? Na 91 tysięcy jest kupienie koparka z 24 grafikami. Jak była promocja i by Allegro się pomyliło i była za złotówkę, ta, to bym kupił to specjalnie, żeby tylko ratować grafiki, kurna. I wziąć, kurna, żeby i postawić te startowe, jakie były, żeby ten ktoś sprzedaje 10 sztuk po 24 kart. To wiadomo, ile ktoś wydał na te grafiki. Tak naprawdę, patrząc na te ceny, jakby, kurna, ale jakby się pomyliło i dałby cenę złotówkę za taką maszynę, ciul, bym stracił tam podsłodu z zaderczy, to w sumie dla mnie to jest nic. Na sieć miałbym tylko mocniejszy, jeszcze 2000 watów, kurna. Ale tak to by się, takie to bym uratował. Miałbym powiedzmy dwie w kąpie i kurna wystarczyłoby mi. Ja tutaj jeszcze bym odsprzedawał po normalnej cenie. Kurna. Tata by jak coś za taką cenę, to tata by sprzedał i by się uratował grafik tak naprawdę. Bo grafiki to, czyli tak naprawdę Nvidia lub AMD wypuści ten i tylko... Ej, bitcoinerzy, pamiętajcie, grafiki nasze wyszły nowe, żeby kupujcie je na tym, żeby je zepsuć, jak najprzyjdzie, no. I teraz mój kanał się tak się dziwnie stał, komentarz trochę, że coś jest na tym świata, no ale... Kurna, rozumiem. Liczymy się te GTX i RTX tamte wcześniej, ale... Trzeba podać nowe ceny tych RTX-ów, bo... Tacy ludzie, którzy nie mają pracy, tylko na tym kopią. Bo są leniwymi dupami. No przepraszam bardzo. To jak mamy nie, to jak niektórzy mają sobie kupić grafikę, jak o uzbierałem powiedzmy, o patrzcie, uzbierałem powiedzmy 2600 zł. I ona tyle kosztowała, zanim mnie to podejrzały takie parę powiedzmy patrzcie jednego dnia, o dobra, jutro będę miał pieniądze i będę miał grafikę 2700, powiedzmy 2600. I takie opatrzę rano i takie zdrożała. Teraz kosztuje 3100 lub 3000, to takie zbierał przez kilka miesięcy lub chłop lub nie wiem, ktoś inny, kto powiedzmy taki jak ja zbierał i takie, o może jutro kupię kartę graficzną, bo kurna uzbierałem, a tutaj pyk o 300 zdrożyć, czy 400, a powiedzmy mu rodzice nie dołożą, no to co wtedy? No i dupa, przypadła ta grafika, bo nie możesz sobie na to pozwolić. No kurna, no... Rozumiem, że lubicie się tam kopać, ale... Niszczycie nam gospodarkę tym, że niszczycie to... Że niszczycie kart graficzne. I później normalnie nie kupisz grafiki, bo musisz wydać 3000-4000 na normalną grafikę teraz. Tak co ludzie, jak będę kupać, to u nas w Polsce to powinno być albo zakazane, albo żeby ten albo żeby ich prąd więcej kosztował niż zwykłych Polaków, kurna, gdzie tego nie używają. Ja bym ich dwa razy drożej to kosztowało, żeby zrozumieć, że popełniają błąd, jaki w tym to robią. Bo ja tego nie znoszę, tego typowego czegoś takiego. Chciałem, że dobra, z rodzicami sobie uzbieram na kartę grafikę i kupi się za 2600, a nie za 3000-3100. A tu pyk, podrażała.
No bo że gdzieś znalazłem kod na procesor, ten co myślałem o tym na Ryzen, nie? To się to taniej kosztuje ci, tak naprawdę jak ten mój procesor Ryzen 3 2200G, troszeczkę taniej jest teraz. Bo jak, chyba było tak, ten Ryzen 5 to 160AF lub nie no 150 lub 160, teraz to nie wiem. Mam przy sobie telefon w kieszeni, to teraz nie będę wyjmował go. No to kosztuje tak w granicach tego 550 zł. I kosztuje 488 zł. Czyli tak naprawdę kosztuje, nie wiem, przeciętnie trochę dużo, ale patrząc na to, że ma 6 rdzeń i 12 mod, to potrzebuje po prostu, bo w principie on też nie wyrabia. No dobra, to pomyślałem, że może byście się go kupili, nie wiem kiedy. I kupić się za tą promocją, co jest. Spoko, fajnie. Bo jest promocja i kosztuje chyba o, jak teraz, na tym kocie, to jest o jakieś 27 zł droższe od mojego procesora. To 27 zł to jest nic. Tak naprawdę już jest nic. Jak był procesor, no to 6467 kosztował mój. No to jest na tę promocję, to nie, pokażę z rodzicami i może weźmiemy później czy kiedyś, ale teraz nie czułbym na grafikę nawet. Ja teraz nie będę liczył na grafikę, bo nie uda się jej kupić, bo tacy ludzie, którzy kopią, no to takim łeb odstrzelić lub kurna im pokadać trochę, żeby niszczyli tego, bo oni serio niszczą to tak mocno, że gracz lub ktoś inny kupi po normalnej cenie, a później o, chce sobie zmienić grafikę, bo już mu to nie wystarcza. Problem, to twój problem, bo bitcoinerzy muszą kupować po 10 tysięcy kart, bo im to nas to zależy. Co, żeby tylko zużyć tą kartę graficzną pod kopanie? I tak naprawdę zużywacie ją do granic i później sprzedajemy jako uszkodzoną na części, bo kopała nam. Niech by naprawa będzie pewnie droższa niż kupienie nowej, tak naprawdę, że się okaże. Bo my musieliśmy kopać. Mogliście, a poruszyć dupę i pracować normalnie. Żeby grafika kurna żyła swoim życiem i nie kopała tylko dla was, bo wy jesteście najważniejszy. Nie jesteście najważniejszy. Ten, co wy robicie? Tylko kupiecie i nie marnujecie grafiki. Może wy zarabiacie na tym, ale niektórzy tracą na tym. A wy to do obchodzi? Nie, musimy kupować je. Bo nas stać i możemy sobie pozwolić. Tak, do kupania tylko. A do niczego innego nie. No kurna. Wiem to, że lubicie kupać lub coś w tym stylu, że wy na tym zarabiacie. To lepiej ruszyć dupę i pójść do pracy. Napracować na taką grafikę lub coś innego, bo tak naprawdę traci ona na wartości, bo teraz coraz drożej jest i później po miesiącu, dwóch, po pół roku on nie przestał mi działać. Nie wiem, jak mi nie szkoda jej. Nawet by było szkoda, że po pół roku. Ta ma rok, teraz będzie miała 2 lata i tak naprawdę mi nie szkoda. Działa niepodkręcona i jakoś funkcjonuje jeszcze. Da się z tym wszystkim robić, tylko nie być takim cymbałem jak niektórzy, którzy tą kartę jeszcze, nie wiem, macie chcą sprzedać w koparkach, bo powiecie, powiększa moc, większy, więcej obliczeń. Jak chcecie więcej, no to kupcie sobie te RTX-y, te jakieś do montażu, które mają 48 giga, kurwa. Te kupujcie. I nikt po nie kupuje. To te to samo możecie kupować na chybił trafił nawet. Nie wiem, czy z nich korzysta, ale dużo nie widziałem, żeby ktoś korzystał z tych, kurna. Te to samo możecie, bo tam nikt nie będzie nad nim płakał. Bo one są pod montaż. A kto normalny wyda za tą grafikę, to było 20 tysięcy? 10 tysięcy? Za jedną grafikę? Nie wiem, teraz strzelam. To sobie pójdźcie po taką grafikę i taką sobie, kurna, kupcie item. Se kopcie na niej, a nie zużywać grafiki, kurna, które są pod
pod bardziej pod gracz lub pod bardziej taki, że bardziej te komputery odżyły, albo żeby chociaż może było, było na czymś grać wytajnym. No kurde, no nie, to mnie zamurował, bo ludzie nie myślą, tacy, którzy kopią, nie, bo oni tak myślą, o, jest grafika nowa, to trzeba wydać te pitosy, które zarobili z Bitcoinu, żeby wydać i później, tak i ja powiedzmy, rozbieram tą cenę na tą grafikę, powiedzmy 2700 lub 600, o, jak się cieszę, będę miał grafikę, a do następnego dnia, już powiedzmy wpłaciłem pieniądze i do następnego dnia, o dobra, kupię sobie. I następnego dnia, no sorry, to jest cena 400 zł, takie, i ja wątpię, że rodzice by mogli się do tego dołożyć tak naprawdę. No to jest bez sensu coś takiego, jeśli uzbierasz na coś, tak następnego do dnia zdrożeje i rodzice ci się nie dołożą, albo nie będzie po prostu stać. No kurwa, no to jest takie niemiłe, szczerze, że to jest takie oplucie normalnych osób, bo tylko bitcoinierzy muszą być. I to jest takie wściekłe z jednej strony, bo tacy ludzie to nie mają w głowach czegoś normalnego, oni tylko myślą o tych grafikach. Ile będę miał bitcoinów, w rok mi wykopię bitcoina, w ile czasu. No tacy ludzie do mnie wkurzają tak naprawdę. Bo ja jeśli mogłem sobie nie załatwić za grafikę, to nie załatwię za normalnej, po normalnej cenie, tylko muszę z rodzicami jeszcze bardziej uzgodnić, czy dołoży mi się do takiej grafiki, no. Seriously. Nie wiem. Po prostu. Czy ci ludzie chociaż mają troszkę oleju w mózgu? Bo chyba kurna nie. Czy tam mój kanał z komentarzy bardziej, bo to co mówię to jest takie śmieszne. Ja czasami tylko gram. No ale w takich rzeczach koło palca nie przejdę, tak naprawdę, bo to jest, nie wiem. Czyli tak naprawdę, jak to można było powiedzieć, że więcej cena wyniesie, to tak naprawdę komputer tylko drożeje przez to, że masz grafikę. Bo te komponenty inne to, ale potaniosi, a taka grafika najwięcej jest warta w komputerze tak naprawdę, bo najdrożej musi kosztować. Rozumiem, że oni chcą, kurna, też zarobić w kopiąc w tym stylu, ale kurna, wymarnujecie dobre grafiki jakoś wydajnościowo. Jako rzeczy na pewną śmierć, tak naprawdę. Bo co normalnie nie pokaż na, powiedzmy, mocniejszym komputerze, bo ci nie będzie stać, bo oczywiście bitcoinerzy będą ci kopać i jak chcesz uzbierać na tą grafikę? Jak nie będziesz mógł już uzbierać coś w tym stylu, zapragnie ci, powiedzmy, stówy. I będziesz musiał, powiedzmy, ja będę musiał, bo jakbym mi stosował, to 2 miesiące czekania tak naprawdę. No kurna, to nie jest fajne. To nie jest serio fajne, bo w takim stylu się traci takie grafiki. I później się dziwisz. I takie później jest, że wszyscy Janusze i tak dalej, że kurwa drogie. No bo jak tacy ludzie bitcoinerzy kupują grafiki po 1000 sztuk. Co to ma nie drożeć? Tak jak Xbox był przez chwilę, to był po prostu. I ten normalnie na rego się trzymają. Tak jak były. A jak PS4 poszły w górę, 5000 minął za PS5, przepraszam bardzo. No to takie. Normalnie nic nie mogło być. 2300 zł było. 2400 w normalnej cenie. A tutaj, ups, o niestety, koleżko, nie kupisz taniej. No, po prostu mnie tacy ludzie rozwalają. Po prostu marnują piękno grafik, bo muszą kopać. Bo mają w drugiej pracę, bo muszą na tym kopać i na tym zarabiają. No to jest takie, z jednej strony marnowanie grafiki, która wydajnościowa będzie, powiedzmy, takie jak dla mnie, no to mi komputer przyspieszy mocno, bo będę mógł, powiedzmy, nie tracąc FPS-ów Minecraft, czyli będę mógł mieć 144 Hz czy 144 FPS-y, grając na komputerze i mieć grafikę, powiedzmy, za 2600. To ja będę mógł sobie grać i
nie będę odczuwał tych takich golagów lub coś w tym stylu. I takie teraz nie pogram, bo niestety, ale po prostu grafiki musiały zdrożeć, bo ludzie tacy jak kupią Bitcoin, to oni nie myślą, oni nie mają nic w głowie, tylko grafika, ile grafika to mi zarobi. No nie powiem co, ale to jest bez sensu. To jest tak bez sensu. Że wyszły nowe grafiki, bo musieli oni kupić. To jest takie bez sensu. No dobra, my się już rozgadamy, my się widzimy na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.